Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Harniewicz, prezes stowarzyszenia. Warto jest pomagać. Witam serdecznie. Dzień dobry. Eee, proszę pana pan miał śpiewające życie przed stowarzyszeniem. Skąd się w ogóle wziął pomysł na stowarzyszenie? Bo pan śpiewał wcześniej. Tak, Był cały czas śpiewam od y, urodzenia y, cała nasza rodzina jest muzykalna. I postanowiłem, że połączę przyjemne z pożytecznym. I faktycznie pewnego dnia stwierdziłem, że w grudniu śpiewa się kolędy i, i utwory świąteczne, i dlatego postanowiłem właśnie zorganizować taki koncert. W związku z tym, że kiedyś tak się nie śpiewało kolęd poza kościołem, postanowiłem właśnie zrobić to w trzech restauracjach, pubach w Zielonej Górze. A w związku z tym, że ja za to pieniążków żadnych nie chciałem, a pomyślałem sobie, dlaczego ktoś ma słuchać nas po prostu tak za darmo, to zorganizowałem cegiełki, które kolega przygotował. No i każdy, kto chciał przyjść i posłuchać właśnie świątecznych utworów, mógł przyjść i wykupić cegiełki. I pierwsza taka akcja Warto jest pomagać odbyła się w grudniu 2006 roku. I to jeszcze nie było pod szyldem, stowarzyszenia warto jest pomagać, tylko... Bo stowarzyszenie jest z 2008 roku. Tak, w tym roku obchodzimy jubileusz, właśnie 10 lat istnienia. I tak właściwie pierwsze trzy edycje akcji były organizowane tylko i wyłącznie przeze mnie, ale w związku z tym, że to się tak rozrastało, postanowiłem założyć stowarzyszenie, żeby formalnie zaczęło to funkcjonować. Czym zajmuje się stowarzyszenie? Stowarzyszenie tak naprawdę zajmuje się... Hmm, leczeniem, rehabilitacją, a właściwie wspomaganiem, zbieraniem środków dla osób, które tego najbardziej potrzebują. Jest to związane przede wszystkim właśnie z leczeniem, z rehabilitacją naszych podopiecznych, których mamy obecnie ponad 130. To są, to są podopieczni z Województwa lubuskiego? To są podopieczni z całej Polski. Są to różne osoby, przede wszystkim są to dzieci, ale są to także osoby dorosłe. Yy, nikomu nie odmawiamy pomocy, każdy kto się do nas zwróci, yy, to tej pomocy staramy się udzielić. Najpierw były trzy lata bez Stowarzyszenia Warto jest Pomagać, potem powstało Stowarzyszenie. Organizujecie Państwo bardzo znaną akcję w grudniu, yy, taką śpiewającą. Yy, a to spotkaliśmy się przy okazji jednego procenta. Dlaczego to jest tak, tak, tak ważne? Jest to bardzo ważne, ponieważ do dnia dzisiejszego za rok 2016, bo teraz się rozliczamy za rok 2017, to za ten rok 2016 49% Polaków tylko przekazało 1%. Dodatku. A mamy połowę kwietnia, rozliczamy się, rozliczamy się do końca miesiąca. Tak, do końca kwietnia mamy możliwość rozliczenia się. Rozliczenia tego 1% podatku. No, jest wiele kampanii społecznych, które mówią o tym, aby przeznaczać, ten, przekazywać ten 1% przede wszystkim w miejscach zamieszkania, czyli znaleźć organizację, która działa na danym terenie, i że przekazywać ten 1% podatku. I okazuje się, że no, na razie jest to połowa Polaków, która przekazuje 1%, czyli jeszcze połowa Polaków nie przekazuje tego 1%, dlatego yy, jestem tutaj i, i, i chciałem wszystkich serdecznie zaprosić do tego, żeby przekazywali na, na, na organizacje pozarządowe. No, to może powiedzmy, że tak naprawdę ten 1% podatku yy, i tak nie trafi do naszej kieszeni, jeśli go komuś nie przekażemy. No nie, jeżeli nie przekażemy tego 1% podatku, to ten, yy, te pieniążki trafią z powrotem do państwa. A co się udało Państwu zrobić? Może opowiedzmy, co się dotąd udało zrobić za pieniądze z 1%? Bo to jest 1%, wydaje się niewiele. Mhm. Wydaje się niewiele, to tylko dodam. To jest niby każda osoba, która się rozlicza, to średnio jest przyjęta, że to jest kwota, którą rozliczamy, jest to około 35 zł. Jest to może niewiele. Czy ten 1% na osobę to jest 35 zł. Tak, przyjęta jest tak średnia statystyczna, mhm. jest około 35 zł. No ale co się okazuje, na ponad 8200 organizacji pozarządowych, właśnie Stowarzyszenie Warto jest Pomagać zajmuje 123 miejsce w kraju, czyli jest to bardzo wysokie... W skali wysokie, całej Polski. Tak, w, ca w skali całej Polski zajmujemy 123 miejsce. Natomiast w Województwie Lubuskim jesteśmy liderem i to już drugi rok z rzędu yy, zajmujemy najwyższą pozycję. I właśnie dzięki Państwu, że przekazujecie ten 1% podatku, że ufacie naszemu stowarzyszeniu, yy, to. Stowarzyszenie, chociażby za ten rok 2016, co Państwo przekazywaliście, 1%, to jest kwota 645 tysięcy złotych, czyli te 35 złotych średnio... Oczywiście, 645 tysięcy złotych tak, dostaliśmy... ponad się... pół milionu złotych to są pieniądze realne, które trafiły na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych. Wiele osób chciałoby pomóc, przekazać 1%, ale nie wie, jak to technicznie zrobić. Czy jest jakaś podpowiedź? Oczywiście. Wystarczy wejść na stronę stowarzyszenia www.wartojespomagać.pl. Tam znajduje się specjalnie przygotowany i udostępniony program dla wszystkich Państwa, także to jest naprawdę jeden mały krok, który trzeba wykonać. Wejść na stronę internetową naszą, pobrać bezpłatnie program Czy do rozliczenia program podatku. Program jest darmowy, tak? Tak. Wystarczy z przepisać dane i nawet nie trzeba wychodzić z domu, tylko bezpośrednio do Urzędu Skarbowego można taki pit wysłać, także nawet nie trzeba wychodzić z domu, zajmuje to kilka chwil i 1% można przeznaczyć. A jeżeli Państwo nie macie dostępu do internetu, czy macie problem z... Z wypisaniem tego PITA, to wystarczy tak naprawdę w zakładce cel wpisać numer KRS Stowarzyszenia Warto jest Pomagać, czyli 521 I te pieniążki na pewno trafią do Stowarzyszenia Warto jest Pomagać i tak naprawdę do naszych podopiecznych i zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację naszych kochanych podopiecznych. Dlaczego warto jest pomagać? Dlaczego? Dlatego, że ja przynajmniej y, uważam, że dobro powraca ze zdwojoną siłą. Że to nie jest tak, że to jest tylko takie słowo, które się, się, się mówi, że a, dobro powraca ze zdwojoną siłą. Naprawdę tak, tak jest. I y, ja jestem tego też żywym przykładem. Y, jestem zdrowy, y, pomagam, dzięki temu dobro do mnie wraca. Dzięki temu mogę realizować swoje marzenia, moje plany i tak się dzieje. A ponadto już na samym początku mojej działalności społecznej przyszła mi do głowy taka sentencja, w której, która mówi o tym, że dopóki jesteśmy zdrowi, to powinniśmy pomagać innym, bo nigdy nie wiemy, co nas w życiu spotka. Bo to jutro my możemy potrzebować tej pomocy. Dlatego warto jest pomagać, dlatego musimy pomagać, i takim hasłem się kieruję i takim hasłem też zarażam młodzież w wolontariacie. Um, uważam, że to jest taka podstawa, że każdy powinien być świadomy tego, że dzisiaj może przejść obok drugiej osoby, która potrzebuje obojętnie, a nie zastanawia się nad tym, że to jutro ono może potrzebować takiej pomocy. Tym bardziej, że to, gdy podzielimy się jednym procentem, tak naprawdę. Nic nas nie kosztuje też. No oczywiście, że nas nic nie kosztuje, a może e, tak naprawdę... Chcę to podkreślić, bo wiele osób nie, 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 nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, że to może być, że, że, tak, że tak naprawdę znaczy, ja przekazujemy tym... ten 1%, my nic nie tracimy, a komuś pomagamy. Tak, ja mówię o tym, że 1% podatku, który Państwo przekazujecie, to jest tak naprawdę 100% serca. Bo mówię, to jest niby mała kwota, ale jak się grosz do grosza dołoży, to powstaje naprawdę ogromna kwota. Dzięki której możemy wspomóc leczenie, dzięki czemu dzięki kwo, tych kwotach możemy organizować akcję wyprawka, bo przecież Stowarzyszenie nie organizuje tylko koncertu, nie, nie, nie pomaga tylko podopiecznym w jednym momencie, tylko ma działalność całoroczną różnego Ten rodzaju. Ten koncert jest takim bardzo medialnym zwieńczeniem, pewnie całorocznego dzieła, tak. tak. Tak, i no to jest takie nasze i moje osobiste takie oczko w głowie, bo też jak rozpoczynałem tę moją działalność artystyczno-społeczną, nigdy nie myślałem, że rozrośnie się ona do takich wielkich wymiarów, że będą przyjeżdżały tutaj gwiazdy formatu ogólnopolskiego. A można powiedzieć nawet światowego, bo przecież San Borys w ubiegłym roku był u nas i śpiewał podczas koncertu. Przecież przewinęło się mnóstwo artystów, to jest ponad 150 artystów, którzy zawitali właśnie do Zielonej Góry. Nie wybrali innego miasta, tylko przyjechali tutaj do Zielonej Góry i, i śpiewali i wzięli udział po to, żeby, żeby pomóc i pokazać, że warto jest pomagać. 1%, 100% serca. Tak, 1% 100% serca, mnóstwo y, gwiazd, które przyjeżdżają, mnóstwo osób, które wspiera stowarzyszenie. Y, myślę, że warto wspomnieć o tym, że członkami honorowymi Stowarzyszenia warto jest pomagać. Jest y, y, Michał Szpak, y, wokalista, jest Dorota Gardiaz, Bartek Jędrzejak, Joanna Kołaczkowska. Kasia Wilk, także są to osoby, które są członkami honorowymi naszego stowarzyszenia, co świadczy też o tym, że, że, że no jesteśmy taką organizacją, która cieszy się popularnością, ale cieszy się też takim społecznym zaufaniem. No bo to, że Państwo przekazujecie ten 1% podatku, że jesteśmy drugi rok z rzędu liderem, że udaje nam się pomóc przez 10 lat na kwotę blisko 3 milionów złotych, to jest, to jest wszystko dzięki Państwa pomocy i to są realne pieniądze, które trafiły na pomoc konkretnym osobom. To są różnego rodzaju środki, które przeznaczamy na, na leczenie, to są środki, które przeznaczamy na różnego rodzaju dla osób po amputacjach, czyli różnego rodzaju zakupujemy kończyny, protezy. To są środki, środki ogromne, które nikt sobie nie zdaje sprawy, że te pieniążki, które przeznaczamy, osoba czy rodzina, która ma chore dziecko, musi się... W Liczyć z tym, że musi dojeżdżać do Warszawy czy do łodzi, do szpitala, to są związane z tym noclegi, że matka z ojcem muszą gdzieś nocować. To są środki, gdzie tak naprawdę te rodziny sobie nie zdają sprawy na początku, że pochłania to bardzo dużo pieniążków, i myślę, że takie organizacje pożytku publicznego jak Stowarzyszenie Warto jest Pomagać, uzupełnia tę lukę w innych instytucjach, instytucjach państwowych również. I, I zabezpiecza właśnie te rodziny, tych, te, te osoby, które potrzebują pomocy, właśnie w tym zakresie. Więc jest to naprawdę ogromna pomoc i oczywiście ja tutaj cały czas podkreślam, to jest właśnie Państwa pomoc, to Wy pomagacie. I to jest niesamowite, że, że, że tych pieniążków z roku na rok jest coraz więcej. No bo przez 10 lat, ja tak sobie analizowałem, 10 lat mojej charytatywnej działalności. Pomoc na 3 miliony złotych. To jest ogromna kwota. Nigdy bym nie pomyślał, że, że, że uda się to zrealizować i że, że te pieniążki przecież skądś skąd się wzięły. I to właśnie między innymi z tego 1% podatku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był Grzegorz Chroniewicz. Prezes Stowarzyszenia. Warto jest pomagać.